Siemaneczko, witam was w 23. odcinku Seigotik Mroczne Tajemnice. W tym odcinku dokończymy to, co miałem dokończyć w poprzednim odcinku, a nie dokończyłem, gdyż nie starczyło mi ilości miejsca na dysku. No i na sam start wybijemy sobie mikstury KSS Smoczej KFI. Ona dodaje tak naprawdę ochronę przed ogniem plus 20, więc warto sobie ją wybić już nawet teraz, w tym momencie, ponieważ ta ochrona mi się może przydać. Aczkolwiek jest duża szansa, jak sami widzicie, że nasz bohater tego może nie przeżyć. A ja miałem niesamowitego fajta, że udało mi się to przeżyć za pierwszym razem właśnie. Tyle, że zmarnowałem tego fajta. I dobra, trzeba po raz kolejny właśnie. O, jest, udało się. No i mamy teraz, jak sami widzicie, ochronę przed ogniem 80, miałem wcześniej 60, a więc jest do przodu. I tutaj mamy pytanie. Mam do ciebie pytanie. To zdaję. Obiecałeś, że po odnalezieniu tego czegoś opowiesz mi coś więcej o swoich badaniach. Dobra, może to bardziej zmotywuje cię do użycia kryształu. Może nie wyglądam, ale z wykształcenia jestem historykiem, a dokładnie kulturoznawcą. Magiem zostałem z konieczności. Z badania najczęściej martwej już kultury nie można wyżyć, a sztuczki magiczne zawsze są w cenie. Jednak ja wiedzę magiczną starałem się wykorzystać, robiąc to, co fascynuje mnie najbardziej, czyli dalej badałem kulturę. Pochodzę z Mertany, tam też trafiłem na ślad pewnej księgi, Illuminati. Pewnym bardzo starym woluminie, na który trafiłem przypadkiem, badając ukryte krypty świątyni Innosa, znalazłem wzmiankę o tej właśnie księdze. Niestety, prawie cały tekst napisany był w jakimś starożytnym języku. Oprócz Illuminanti była tam też wzmianka o strażnikach tajemnicy. Ci strażnicy byli tam nazwani pradawnymi. Nie ukrywam, że bardzo mnie to i zaintrygowało. Przekopałem wszystkie księgi w głównej bibliotece zakonu i natrafiłem jeszcze na kilka innych śladów. Okazało się, że ci pradawni byli jakąś strasznie tajemniczą organizacją lub zakonem. Jednak najbardziej zaintrygowało mnie to, że służyli im magowie ognia i pladyni Innosa. Dowiedziałem się też, że pradawni ostatni raz byli widziani właśnie tutaj, w Górniczej Dolinie, na wyspie Corinus. Więcej informacji nie znalazłem. Byłem pewien, że odkryłem przełomową rewelację, odkrywając prawdę o naszym zakonie. Dużo nie myśląc, biegłem do wielkiego mistrza kręgu ognia i wyjawiłem mu swoje odkrycia. Nawet nie wiesz, jakie było moje zdziwienie, kiedy mistrz rozkazał mnie zakuć w kajdany, a na drugi dzień znajdowałem się już na okręcie pnącym do Krynis. Resztę już znasz. W momencie, kiedy magowie stworzyli barierę, ja znajdowałem się już tam jako jeden z więźniów w kolonii karnej. Po tym, jak Gomez załatwił sprawę ze strażnikami, zdołałem zdobyć szatę maga ognia i zaoferowałem Gomezowi swoje usługi. Ten cholerny dureń przyjął mnie bez mrugnięcia okiem. Pozostali magowie ognia traktują mnie jak powietrze, ale to jest mi nawet na rękę. Dzięki tym wszystkim zbiegom okoliczności mogę dalej prowadzić moje badania nad pradawnymi. Gdyby wielki mistrz wiedział, że zsyłając mnie tutaj pomaga mi rozwikłać zagadkę pradawnych, pewnie zżarby własne gacie. Już na miejscu wpadłem na kilka zmianek o pradawnych, ale tego już wiedzieć nie musisz. Powiedzmy, że zdołałem ustalić ich domniemane miejsce pobytu. Niestety na miejscu nie znalazłem nic, prócz orku. I wtedy mnie olśniło. Pradawni, o ile jeszcze żyją, nie chcą, żeby ich odnaleziono. Dlatego z pomocą bardzo zręcznego stolarza skonstruowałem katapultę. Niestety mój asystent sprowokował mnie, kiedy po pierwszym wystrzale szrak trafił w mechanizm katapulty. W pierwszym odruchu usmażyłem gnoja, a sam nie potrafię naprawić katapulty. Jednak jestem pewien, że pocisk trafił w cel. Teraz wszystko zależy od ciebie, chłopcze. Od ciebie i twojej to znaczy determinacji. Wiedz jedno, każdy, kto odnajdzie pradawnych, odnajdzie odpowiedzi na wiele pytań. A może i coś więcej. Przemyślę to. Dobra, koniec rozmowy. Troszkę długa ta rozmowa, aczkolwiek dowiedzieliśmy się kilku rzeczy. No i tak, dowiedziałem się właśnie... Jeszcze chwilka. Dostałem już chyba ten. A więc sprawdzimy sobie w magii, bo to będzie w magii. Dziwny kryształ pewnie, tak?
Dziwny kryształ. Właśnie i tego dziwnego kryształu użyjemy dopiero później nieco. Ponieważ do pradawnych chwilowo nie chcę się teleportować. Jestem, uważam siebie przynajmniej, że jestem za słaby. Na sam początek jeszcze idziemy do kopacza Randy'ego, ponieważ od niego otrzymamy troszkę doświadczenie za mięcho. Chwila, tego musimy unikać. Co jest? O, to ty tam chowasz? Czyżby misiek? jaki misiek? A co tam chowasz za plecami? Miśka! To pewnie twoja dziewczyna! Wstyd. Dobra, mamy miśka. Tego miśka nawet mogę sobie założyć, chociaż to nie jest chyba dobra opcja. Aczkolwiek mogę go wam pokazać. Mam tych broni dużo, ale pokażę wam teksturkę i model tego miśka. Kurde, misiek, no to jest... Ja nie wiem, co to jest. Wyglądam z nim źle. Jak on go schwycił w ogóle? Dobra, mniejsza. Wrzucam sobie swoją broń, ponieważ moja broń jest niezwykle potężna, a nie będę latał z miśkiem. I dobra. Będzie kolejny poziom, będzie już 16 level. Ja jestem szczęśliwy, że udało mi się już osiągnąć tyle. Aczkolwiek mam nadzieję, że przed wyprawą do pradawnych osiągniemy jeszcze dużo więcej. No gdyż właśnie tam już chcę mieć chociaż właśnie adepta w broni dwuręcznej, jeszcze wypadałoby zwiększyć nieco swoją siłę. Tak myślę, że do 150 punktów. Przyniosłem porcję mięsa. Mamy to. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Kolejny poziom. Tak jest. 16 level. I teraz ja mam dylemat. Uczysz się siły, czy nauczysz się właśnie w broni dwuręcznej? Ale chyba jednak się nauczę broni dwuręcznej, chociaż i tak to niewiele mi pomoże w chwili obecnej, ponieważ dopiero to mi pomoże, gdy już osiągniemy tam powyżej 30 punktów, to wtedy będziemy mieli nowicjusza. Jak będziemy mieli 45 punktów, będziemy mieli adepta na adepta, tak, będziemy mieli adepta. Jak będziemy mieli 60, będziemy mieli miecznika, a później już chyba od 90 się zaczyna mistrzowski stopień. No i dobra, nauczymy się 5-5. Dlaczego mi zrzuciło broń? Nie mam pojęcia. Ktoś z was coś wie na ten temat? Nie. No dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj zadaję i odpowiadam pytania i to jest dziwne. Wrzucamy sobie miecik po prostu i lecimy dalej. Teraz, tak jak wspomniałem, polecimy sobie... podmuch wiatru jest. Polecimy sobie gdzieś indziej już. No polecimy sobie prawdopodobnie właśnie do wieży mgieł, ponieważ tam mamy kilka rzeczy do zrobienia. Jeszcze na teren orków bym się chciał wybrać, wyzbierać tam wszystką roślinność, żeby sobie zrobić kilka dodatkowych mikstur, czy tam właśnie... I tak, teraz zastanowienie. Wbijamy od góry, wbijamy od dołu. No, jest ten dylemat. Aczkolwiek chyba spróbujemy od góry i... Tak, to będzie jednak ciężka walka z tymi nieumarlakami. Ale dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie kciuki i bądźcie dobrej myśli. No, ja tutaj mam dobrą postać, w miarę dobrą postać. Nie jest najlepsza postać, ale jest dobra. Dobra, więc... schodzimy niżej. I tutaj już mamy szkieletora. I czernekę mi się zrobiła, więc to jest słabe. Do usłyszenia za chwilę. Dobra, ponownie wczytujemy zapis. Dobrze, że tutaj w ogóle zapisałem, ponieważ ten czernekę, no to troszkę jednak demotywuje do działania. Ale nie wiem, czy właśnie DX11 ma też problem ze wieżą mgieł, czy to takie jednorazowe jakieś było. Przynajmniej walka powróciła do normy. I teraz zadajemy obrażenia szkieletom. Z tego jestem zadowolony.
Jest! Jeden szkielet ubity. Jest! Wojownik też ubity. Zwiadowca. I zwykły szkielet, no. Choleja, no. No nie jest walko walczyć, nie jest właśnie łatwo walczyć, gdy... No co jest? Bezi! Jak ja nie lubię kolejnie walczyć ze szkieletami. I co, mam czekać, aż on mnie zaatakuje niby? Jest! Udało się. Zabiłem dziada, więc okej. Można się uleczyć, uzdrowić. Jak zwał, tak zwał. No i lecimy dalej. Trzy szkielety za mną. Do poziomu brakuje 20 kilka tysięcy, więc... Poziomu chyba za szybko nie wbiję. Tak myślę. A wypadałoby. Strasznie dużo tego expo potrzeba tutaj, żeby coś osiągnąć. Jeszcze ten dźwięk tutaj z gry jest jakiś dziwny teraz. Przynajmniej się zrobił taki dziwny. I mamy tutaj... Tutaj mamy jakiegoś kostka, wyszczepiony topór, okej. Coś niewidzialnego. Coś niewidzialnego. Czy jest tutaj jeszcze coś niewidzialnego, czy tylko dwa przedmioty niewidzialne? Nie, no chyba dwa przedmioty niewidzialne. Nie, i tutaj mamy skrzyneczkę, aczkolwiek... A, nie, ona jest otwarta, ja tutaj rozkminiam. Jaki jest kod do tej skrzyni? Co, dobra. Schodzimy niżej, aczkolwiek wypadałoby zapisać, jeszcześmy kilka kroków do przodu. Choleja. Widzieliście to, jak mnie dziabnął? Dziabnął mnie. Widziałeś? Dziabnął świnia. Tak, mamy tam kolejnego kostka, jak sami widzicie, ale trzeba się uzdrowić. I tutaj sobie weźmiemy te zadanie, właśnie wykonamy. Znaczy, zaczniemy. Tajemniczy eremita właśnie. I... No, Bezi! Lej tego kostka! Myślę, że... Fajnie by było dokończyć szkieleta. Jak? Co jest? Z buta mnie załatwił! O chuj, że tak powiem. Nie, no dobra, wiecie co? Ja nie wiem, co tu się odwaliło teraz? Dlaczego on mnie zaatakował z buta i mnie zabił jeszcze dodatkowo z buta? To było bardzo dziwne. Chodź tutaj, na górę. Albo poczekaj tam na mnie na dole, a ja się uzdrowię za ten czas i pójdę i ci wpierdzielę. To było dziwne. To było bardzo dziwne. Wyciągamy topojek. No i jesteś mój. Jeszcze jeden strzał, Bezi! No! Koniec z tobą, bestią. Cholecia. No i co teraz? Trzeba wypić kilka miksturek. No tutaj z tymi poziomami jest troszkę dziwnie to zrobione. Faktycznie dodali mnóstwo nowych bestii, mnóstwo nowych przeciwników. Te doświadczenie też wydaje się większe otrzymywane, ale do tych poziomów trzeba jednak się natrudzić, żeby wbić po prostu ten level.
Dobra, jeden kostek poszedł. Ale teraz jeszcze dwa się na mnie rzuciły i to jest niefajne. Leje kostka, którego nie widzę nawet. Nie! No zginę, jak nic zginę. Dobrze jest. Dało mi się jednego zabić. Teraz czyha tylko tam na górze, na mnie. Ja się wzmocnię za ten czas i teraz spróbujemy ponownie walczyć właśnie z tym kostkiem. A to nie było trudne, więc okej. Okay. Kolejne 300 expa. Fajnie idzie ten exp, ale mimo wszystko ta liczba 23 tysiące mnie jeszcze przeraża. Dopóki właśnie nie nabijemy tego poziomu, będziemy walczyć dalej źle. Zmienia się tutaj tylko animacja, niestety nie ma tutaj krytyków. Tak jak wspomniałem poprzednio, gdzieś tam w jakimś odcinku. Chyba poprzednim nawet. Dobra, zbieramy wszystko, co tutaj jest. Mamy tutaj dużo tych wejść takich. I w dużo tych wejściach nic nie mam. Wszędzie jakieś pajęczyny, ja tutaj nic nie widzę. Dobra. Tutaj nic, nic tu nie ma, nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę, nie wiem, tam mamy... Choleja, tamto ja nie chcę nawet iść. Nie wyobrażam sobie, jak ja będę się tam męczył. Czy mamy tutaj jeszcze kilka kostków? Gdzieś tutaj kilka kostków powinno być. Ja się cofnę i pójdziemy na prawo. O, mamy tutaj wojownika, którym się zajmiemy. Bezi! O! Gówno, no przegrałem. Nie wierzę w to. Nie no, jak mnie to denerwuje. Aj, to będzie długi odcinek, w którym będę się męczył z orkami, znaczy nie z orkami, co ja pitole też. Będę się męczył ze szkieletami. Kościotypami i innymi właśnie potworkami. Fajnie, mamy tam szkieleta, dobra. No i co, ja mam czekać, aż on mi wywali? No to nie jest fajne. Zwłaszcza, że on jak nam wywali, no to... My dostajemy olbrzymie obrażenia. No on niekoniecznie, mimo tego, że on posiada jakiś zajedzewiały mieczyk, a ja posiadam tutaj 5 tyola naostrzoną zresztą i to jest takie przykre troszkę. Nawet, bym powiedział. Dobra, tutaj te szkieletki, te kostki zostały zmiażdżone przeze mnie, a więc tutaj mamy coś, mamy beczułki. Dobra. Więc można się cofnąć i pójść tędy. Tutaj mamy te napoje, żółweczkę, pochodnie. Można sobie zapisać. I gdzie my lecimy dalej? No lecimy dalej po prostu. Jeszcze nie wiem gdzie dokładnie się kierujemy, ale mam piwerko. I chyba już trzeba do centrum się wbić. Mimo tego, że właśnie ja tutaj troszkę sceptycznie do tego podchodzę, w ogóle no... Tak ciężko może być. Może być bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciężko.
Aj! Kurde. Dostałem baty. W sumie nic nowego. Dostałem znowu baty. Może jakieś zwoje, może armię ciemności sobie przyzwiemy. Gniew, nie wiem co to jest nawet. Nigdy chyba tego nawet nie używałem. Demona możemy sobie przyzwać. I demon chyba będzie dobrą opcją, chociaż nie wiem, czy nawet demon sobie tutaj pojadzi. Czy się zmieści w ogóle w tym otoczeniu. A, fajnie sobie go przyzwałem. 20 many potrzeba, dobra. Mam tutaj 23, a więc... jakoś damy radę go przyzwać. A więc dobra. Czy demon sobie pojadzi tutaj z nieumarłymi? Gdzie on jest w ogóle? Co prawda go przyzwałem, ale... ale go nie widzę. Gdzie? No i nie, no jak ja mam sobie tutaj pojadzić, skoro tutaj jest niemożliwie dużo bestii. Naprawdę, no. To mnie przeraża. Może tak, o, to zrobimy. Armia ciemności. Nie wiem, trzeba próbować. Palę sobie skradanie. Fajnie. Kostki wyszły na mnie. I dupa. Niech mi tutaj wybiegają po kolei. Byleby tamten nie przyzywał nowych. O! Dobra. Wojownik cienia mi troszkę pomaga w walce. Z tego co widzę. Dobra. Chyba wszystkie szkielety na mnie wyszły. Więc ja bym mógł teoretycznie zająć się tymi tutaj przeciwnikami, ale to też jest ciężkie. Dobra, znowu dostałem baty. Tak, chyba będzie lepszym pomysłem wejście tutaj od tyłu. Jakby to nie brzmiało w ogóle. Dobra, multi-teleport. Multi-teleport i... spróbujemy wejść tutaj tylnym wejściem. Obóz przemytników. Dobra. Ogólnie słabo zrobiłem... co jest? Ajajaj, dobra. Ogólnie słabo zrobiłem, że porozmawiałem z tym kowalem o jego przeszłości. Gdyż gdybym został właśnie już pradawnym i poszedł na wojownika, to on by mi wzmocnił miecik. A ja właśnie tego nie zrobiłem i słabo. Ponieważ straciłem szansę na ulepszenie tego mieczu jakiegoś, na jakiegoś miecika. Dobra, okej. Okay. Tutaj mamy skórzany mieszek, przyda się. A ja tutaj lecę na kolejne szkielety. I mam nadzieję, że teraz właśnie uda się lepiej to jakoś rozegrać. Kompletnie nie wiem jak, ale mam nadzieję, że się uda po prostu. Dobra, na sam początek, na rozgrzeweczkę mamy... mamy mnóstwo szkieletów, tak? Jeden pokonany, dobrze. Tylko, że tutaj jest jeszcze trzech. I strasznie mnie one denerwują, gdyż... gdyż próbują mnie obiec. Gówno, dobra. Aaaa! Zginąłem znowu. Dobra. Nie jest za kolorowo, nie będę ukrywał. Wbijamy tutaj po raz kolejny. Po raz kolejny będziemy się musieli męczyć. Takie to jest słabe. Może nawet idą dwa kostki. Może nie będzie tak źle. Miejscowi są fajni.
No jak ja mam walczyć z dwoma szkieletami, skoro ja tutaj ginę po trzech strzałach? No to nie jest dobre. Mimo wszystko musimy wykonać to zadanie, żeby pójść do przodu w końcu. Ponieważ zadania dla przemytników najlepiej właśnie wykonywać jak najwcześniej. Dobra, mamy trzy szkielety, no cztery. Znowu i słabo. Chodźcie tutaj. A dobra, ja się uzdrowię za ten czas. A wy sobie tam stójcie. Łukiem wam chyba nic nie zrobię. Co, was tylko zdenerwowałem w ten sposób. Ale dobra, tutaj trzy są kostki, a tutaj jest jeden zablokowany, a więc wykorzystamy moment ich nieuwagi i załatwimy chociaż tego jednego. Teraz szybka ucieczka. Jak najdalej. Znowu się uzdrowimy i znowu lecimy i chociaż jednego fajnie by było zabić, tak? Trzeba zrobić tak, żeby został jeden na jeden, bo wtedy szanse jakieś są. No chodź tu, kostku. Zablokowały się. Prawdopodobnie mam dłuższy miecik. No ale mimo wszystko nie sięgam. I wszystkie się odwiesiły. Znowu jestem w słabej sytuacji. No, Bezi! Radź sobie jakoś. Jest! Kolejny szkielet załatwiony, ale... Oj, oj, oj! Jeden jakiś właśnie agresywny był w stosunku do mnie i już mi zabił 1/3 życia. Dobra, jeden się zawiesił, a drugiego nawet nie widać, więc wykorzystamy ten moment i się uzdrowimy. Zostały dwa normalne, zwykłe szkielety. Zaatakujesz mnie w końcu? No nie zaatakujesz, dobra. No, atakuj. Bo ja tylko przy próbie ataku mam jakieś szanse, albo jak biegasz właśnie tak na boki, no to mam szansę wtedy zadać ci jakieś obrażenia i to jest słabe. Bo jakby to był Gothic 2, no to za każdym razem byśmy zadawali obrażenia i to by było dobre. 1 na 1. A, teraz mogę pokazać skilla. Koniec, gin. I dobra. Kilka szkieletów do przodu, co prawda, ale to jest nic w porównaniu do tego, co nam przyjdzie właśnie stoczyć za pojedynki. Gorzki chleb, okej, okay. Gorzki chleb, gorzki chleb. Dobra. Jakoś nie mam pomysłów, co by tutaj zrobić, żeby wygrać z tymi nieumarłymi. Mam tutaj ogólnie dwie ścieżki. Ta ścieżka prowadzi tutaj. A tamtą stroną też możemy sobie tutaj przybiec. I nie ma tutaj chyba żadnych kostków już. Na szczęście. Ponieważ jakby były jeszcze jakieś kostki, no to... Znowu byśmy się musieli męczyć. Okej, okay, tutaj robię save'a. Kolejnego. Ile już nagrywam ten odcinek? No już 22 minuty.
I co zrobiłem? No w sumie niewiele. Idzie. Ktoś idzie. O tyle dobrze. Jakoś może wyciągniemy te stwoje tutaj. Nie no, nie dbam. No nie dbam. Jeszcze wojownik cienia się tutaj przytoczył, no choleja. Tutaj uciekniemy. Użyjemy sobie mikstryki. I co? I trzeba wbić tam i znowu posiekać te stwojki. Dobrze, udało mi się wojownika jakoś odciągnąć. A więc póki mamy okazję, trzeba z nim stoczyć pojedynek jeden na jeden. Bo zaraz pewnie jego znajomy tutaj wpadnie i... I drugi, wojownik cienia i wojownik cienia, no to mnie może szybciutko bardzo poskładać. Okej. Kostek też, jesteś mój. No... Bezi! Lej go! Aj! Nie mogę go trafić, no to jest kpina. Co ja się tutaj nawkurzałem w tym odcinku, którego jeszcze nie skończyłem nawet. Co ja się jeszcze nawkurzam pewnie w tym odcinku, no to jest... Nie mam pytań, dobra. Po raz kolejny tam trzeba zawitać. Kilka szkieletów jest do przodu. Chwila, tutaj mam to wejście, czy tam? Pobiegniemy tędy. Chyba tutaj jest to wejście. Mhm, dobra, mamy okno obserwacyjne. Nawet całkiem spoko. Leci na nas wojownik cienia. Jest, jakoś sobie pojadziłem. Spoko. Znowu jesteśmy do przodu. Jest tutaj nawet mag. Więc tego maga... Mroczna zjawa. Jest, udało mi się go poskładać. Co za gnój? Co, będzie przyzywał mi te szkielety teraz? No, jajaj, i co ja mam zrobić? No nie mam pomysłu na tego, na tą wieżę mgieł. Uważam, że jestem zbyt słaby, dlatego chciałem wykorzystać bonusy przed tym. No ale jesteśmy do przodu o szkieleta, ale co z tego jak tamten pewnie przywołał sobie teraz trzech nowych i znowu jesteśmy w trudnej sytuacji. Mamy tutaj wojownika cienia, który no niekoniecznie chce chyba tutaj przyjść. Nie no, biegnie. Więc dobrze. I zginąłem jeszcze. Nie! To nie może być prawda. Kurde. Ile ja już tutaj razy zginąłem, no to... Co jest? Kolejne kostki? Jak poleciał tutaj na nas, no na pełnej po prostu, na pełnej. I nie mam szans. Dwa strzały i biały jestem. Dobra, jest kostek. Dobrze. Lej kostka. Ah!
I kostka zlałeś, ale mnie też się zlałeś i... I znowu jesteśmy w tej jednej sytuacji. Dobrze, zabiłeś kostka. Zapiszę sobie aż. Skojadanie. Jesteś mój, dobra. Jakoś się udało. Mam nadzieję, że to ostatni wojownik. Szkielet wojownik, bo nie mam na nich sił już. No chodź. No, jeszcze jedno uderzenie muszę. No. Nie no, zaraz. No, jest, udało się. Można sobie zapisać. Zapisuję na jednym w razie W. Kolejny kostek? Seja? Ale to jest zwykły. No ale i tak zwykłego musimy ściekać. Specjalizuje się w zabijaniu nieumarłych. Okej. Okay. Jest nowy skill, ale to nie zmienia faktu, że jest nadal ciężko i będzie ciężko po prostu. Dobrze, że ten szkielet mag mi nie robi zbyt wielkich obrażeń. Ogólnie wpadłem zobaczyć, co tutaj jeszcze zostało. Zostało właśnie dwóch kostków. Jeden... nieumarły ten, właśnie... cieniostwo, no i właśnie ten, no... szkielet mag. Nie! Zabijecie. A z tobą uciekniemy. Wykiwamy cię i zrobimy to w ten sposób i pójdziemy zabić maga. No nie udało mi się to. Najlepiej. I słabo. Jak mnie goni? Jak mnie goni? Najważniejsze, żeby tego szkieleta maga już... Jest! Co za combo? Udało się mi go zabić. To było bardzo dziwne. No. Jeden na jeden, chodź. Dawaj szybko, bo... Zaraz tutaj wpajuję ten i będę... bez szans. Dobra. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. No może nie tak najlepiej, ale jest dobrze. Dobra. Masz tutaj właśnie tą księgę. A więc okej. Z ciebie możemy pozbijać. Mamy tutaj jeszcze... Kostek idzie na mnie. Ostatni. Później ten nieumarły cieniostwo jeszcze nam zostanie do rozwałki. Ale z nim to ja się obawiam, że mogę sobie nie poradzić. Ale będę walczył twardo. To jest pewne. Dobra. Kolejny sejwik, ponieważ jestem już do przodu, naprawdę udało się. Nie mogę w to uwierzyć w ciągu dalszym. Mamy tutaj napoje, mamy tutaj psiankę. Z psianki można chyba coś stworzyć, mam taką nadzieję.
złota szkatułka, sobie na misa, amulet. Kilka właśnie rzeczy tutaj jest. Zbieramy naturalnie wszystko, jakieś napoje, jakieś niewidzialne przedmioty, lekka zbroja. Strażnika nawet jest, a więc jest tutaj co zbierać. Kusza, runiczny kryształ i co? Chyba wszystko. A nie, jeszcze runa, złoty kielich. Teraz chyba wszystko. Nie, złota misa jeszcze, dobra. No ale teraz to już chyba naprawdę wszystko. Jeszcze tutaj telekinezą obadamy sytuację i... W razie W coś byśmy podnieśli. Nie ma nic. W takim wypadku jak nie możemy nic podnieść. Tak, uleczymy się. Okej. I teraz trzeba otworzyć te skrzyneczki. Tylko tutaj lewo, 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 prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. 300 byłek rudy i mamy też ten. Kilka mikstury do many. A tutaj lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo. Okej, i tutaj mamy pierścień koryta właśnie. I niewielkie tam rzeczy właśnie, no nie za bardzo przydatne. O, eliksir życia tutaj był. Spoko. I wyciąg ducha, to też mi się przyda. Będziemy mieli więcej many, będę większym skillersem. Dobra, ile ja mam punktów życia? Mam 405 punktów życia. To jest chyba całkiem dużo. Mam taką nadzieję. Dobra, gdzie jest ten nieumarły cieniostwy? Ponieważ chciałbym się z nim zmierzyć. Aż go zaskoczyłem od tyłu. Jest! Zachowałem zimną krew i udało nam się to. Zgniotłem go, dobra. Wszyscy tutaj są zabici. Ja złapałem niesamowitego laga, ale jakoś udało się. To jest cud. To jest cud po prostu. Ile nagrywamy? Nagrywamy już no ponad pół godzinki. I za momencik będziemy kończyli odcinek. Jeszcze zaraz się rozpada tutaj tragedia z tym deszczem. Ale lecimy do koryta. Lecimy oddać mu to. Przeczytamy książkę. Chyba, że właśnie jeszcze coś właśnie z tymi z księgami właśnie zrobię. Dobra. Tak czy inaczej udało nam się i to jest fajne. Znalazłem twój pierwszy. 1500 ekspa. Daj go. A nie śmie. Zasłużyłeś na nagrodę. Weź ten miecz. Co jedna robota. Wykuł go Harad, kowal z Korini. Dzięki. To wspaniała broń. Dobra już, dobra. Zasłużyłeś na to żelazo. Idź do Tangora i powiedz mu, że Kort uważa, że porządny z ciebie chłop. Na pewno nie omieszkam. Słuchaj, widzę, że niezły z ciebie pojawił. Przyjdź do mnie po rozmowie z Tangorem, to pokażę ci, jak zwiększyć siłę. Dobra. Okej. A ja się teleportuję teraz do obozu fanatyków. Ponieważ tutaj właśnie przeczytamy sobie książkę i wybierzemy się do tego właśnie typa od tej księgi. To nie to jest. To jest to. Nowe wpisy w dzienniku. No to niewiele mi się tutaj zmieniło. Nieznajomy. Tak, kolejne zadanie jedynie uaktywniłem. I to wszystko. No ale dobra. Uuu, jak te cienie fajnie wyglądają. No taki troszkę nienaturalnie, ale fajnie. I ty, dziwne mi to. Przywróciłeś umęczonemu umysłowi spokój. Przyniosłeś to, co od wieków należy do mojego pana. Uczyniłeś pierwszy krok na drodze ku gwiazdom. Musisz odnaleźć kolejny znak. Szukaj tam, gdzie zaczęła się twoja przygoda. Okej, dobra. A więc musimy się udać na plac wymian z tego, co mi wiadomo.
A więc wybijamy się na plac wymian. Ile mi tutaj brakuje do poziomu? No, z 20 tysięcy zebiło się 15 tysięcy. Niewielkie pocieszenie. Aczkolwiek zawsze jesteśmy do przodu. O te trochę doświadczenia. No, nie było łatwo w każdym razie, ale się udało jakoś pokonać tą wieżę mgieł. No i dobra. A więc teraz lecimy na plac wymian. Nawet biegniemy w deszcz, ponieważ... co mi tam? Dobra. Okej. No a później co? Później chyba zostaniemy sobie strażnikiem, za niedługo. Wykonamy te zadania wszystkie dla obozów przemytników. Później właśnie zostaniemy sobie strażnikiem. Wykonamy kilka zadań i dołączymy do obozu przed kopalnią. Tam też będę miał kilka dodatkowych zadań. A więc wszystko będzie na plus jak najbardziej. No i do tego alchemika tutaj będziemy mogli się... Znaczy, go tutaj nie będzie od 5 rozdziału. To jest właśnie po pierwsze. Ponieważ on w 5 rozdziału właśnie będziemy mogli zakończyć zadanie w ogóle związane z tym alchemikiem. Gdyż będzie on zapuszkowany w mieście orków i my będziemy mieli za zadanie go uwolnić. Tak troszkę spoileruję, jakby nie patrzeć. Pierścień jest tu? O cholera. Nie wiedziałem, ale tędy można wejść do pradawnych. Tutaj mam tego kopacza. Okej. No cóż, jesteśmy w każdym razie do przodu. Nie uważam ten odcinek za jakiś niezwykle udany, ale... ale przynajmniej... Przynajmniej coś zrobiliśmy. I mamy tutaj starą księgę. Fajnie. Znalazłem twoją księgę. Mhm. Kolejna księga. I znowu do obozu fanatyków. Może nawet jak się uda, dokończę tego questa. Chociaż nie, no. Żeby go dokończyć, no to też trzeba walczyć z nieumarłymi, a ja chyba mam dość właśnie tych pojedynków. No chociaż zawsze troszkę ekstra by było. Nie wiem, zobaczymy w każdym razie. I teraz trzeba się zastanowić, gdzie znaleźć trzecią księgę. Tak, wciąż podążasz drogą światła. No. Pamiętaj jednak, śmiertelniku, że słońce daje życie, ale też i śmierć. Kolejny znak odnajdziesz tam, gdzie kiedyś modlitwa dawała śmiertelnikom moc zmiany kryształu. I teraz nie wiem, czy, bo to chyba mówił właśnie o klasztorze zmiennokształtnych, ale tam z tego co pamiętam nie było nic takiego, a więc może gdzieś tam na wyspie. Bo z tego co pamiętam było gdzieś tam na wyspie obok starego obozu. W każdym razie sprawdzimy, zobaczymy. Mamy piekielnika w ogóle. Jeszcze nie pozbijanego, a więc naprawię te niedopatrzenie i lecimy dalej. No cóż, kilka tych ksiąg jest do pozbierania. Dużo expa też dostaniemy za to, a więc to mi jak najbardziej odpowiada. No, 13 tysięcy będzie niebawem do kolejnego poziomu. No a kolejny poziom dużo zmieni z racji tego, że nauczymy się lepiej władać bronią. W końcu nie będziemy amatorami zwykłymi. Dobra. Czy to jest tutaj? Czy to nie jest tutaj? Oto jest pytanie. Czy ja pamiętam właśnie, gdzie się znajdowała ta stara księga? Nie no, pamiętam, że gdzieś tutaj chyba ona była. Ale no nie widzę jej w każdym razie. Nie wiem, może jeszcze
Może tutaj właśnie. Nie widać jej. Czuję się zawiedziony. No gdzie ona w takim wypadku się znajduje? Do klasztoru zmiennokształtnych nie wejdę, póki co. Na pełnej. Moc zmiana kształtu, no to właśnie mowa o właśnie chyba klasztorze zmiennokształtnych, aczkolwiek nie, zobaczymy tutaj. Jeszcze obadamy tamtą wyspę wcześniejszą. Jakbym znalazł, to bym by było mega. A jak nie, to chyba sobie odpalę właśnie, zobaczę gdzie to się znajdowało. Żeby dokończyć już to zadanie w tym odcinku. No tutaj mi się wydawało, że to się znajdowało. Dobra, wiecie co, robimy save'a i ewentualnie do usłyszenia za moment. Nie, mapka nam niepotrzebna. Do usłyszenia za moment po prostu. Dobra, wczytujemy save'a i chyba nic, nie zdziałamy. Kolejny, tak jak przypuszczałem, jednak znajduje się właśnie w klasztorze zmiennokształtnych na samej górze, a więc chwilowo zrezygnujemy z tego zadania, bo mógłbym tam wbić na hama, ale kurde olać. Mi tutaj brakuje, no, troszkę jednak punktów doświadczenia do tego kolejnego poziomu, a więc chyba wybierzemy się po prostu na statko orków. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Ponieważ, no tam minimalnie zwiększę poziom doświadczenia i będzie spoko. 16 poziom mam, no to jest, no tak średnio bym powiedział. Zważając na to, że w pierwszym gotiku bezproblemowo udało mi się osiągnąć 25 poziom w pierwszym rozdziale, bez gildii. A tutaj, no, trzeba się namęczyć. Te doświadczenie jest po prostu przekichane. Ale no to jest na plus, że przynajmniej potworki mnie już atakują. I to zadanie z Eremitą trzeba wykonać chyba w czwartym rozdziale, już będziemy musieli wykonać. W trzecim rozdziale, no... Milton tam później biegnie do... idzie do tej jaskinki i właśnie, no... Zadanie kończy się z śmiercią Eremity, więc słabo troszkę. Ale zawsze troszkę tego doświadczenia jednak można zyskać za te zadanie. A więc jak najbardziej polecam je wykonać. W miarę ciekawe te właśnie zadanie. Dobra, tutaj mamy stado orków. Znaczy stado orkowych psów. Tylko tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy ja sobie pojadę z nimi. No tak, idą na nas trzy orkowe psy. Dobra. Jak się uzdrowię, no to będzie dobrze. No i chyba trzeba zrobić to w ten sposób. No i setkami trzeba się uzdrowić. Jakąś 70 jeszcze walniemy, będzie dobrze. Okej. Olać, w sumie tutaj mamy jeszcze dwa. Nie, no nie wiem. Ajajaj. Trzeba się męczyć. A ja tego nie lubię. Jest! Jeden do przodu. I jeden do tyłu.
W sumie dwa. Dobra. Trzeba wczytać znowu. Nie. No nie. Kurde, no nie. Dawać tego expa. Dobra, jeden biegnie na pełnej do mnie. A więc go jakoś musimy ubić. No nie no. O jak słabo. No i znowu padłem ofiarą kurdełekowego psa. Ach, ciężki żywot, dobra. Uzdrowimy manę troszkę. Po pierwsze, po drugie ściągniemy sobie jakiegoś jednego, mam nadzieję. Idzie jeden. No jest dobrze, że idzie jeden. I orek, wojownik. Elitarny orek sobie poszedł na spacer. Aha, dobra. No chodź tutaj. Można sobie zapisać. Jeden odciągnięty od reszty stada. Można go na spokojnie zaszlachtować. No! No i dupa. Nie no, nie radzę sobie. No kurde, ewidentnie sobie w tym odcinku nie radzę. Nie idzie mi dobrze. Gdybym zadawał stałe obrażenia... No teraz nie poszło tak źle. Ale co to jest jeden, jak mamy tam jeszcze chyba z 5 do załatwienia, jak nie więcej. Więc no to nie jest niewielkie pocieszenie, że wbiję po prostu tutaj na górę i tutaj na górze spróbuję jakoś załatwić to jako we psy. O, jest! Jakimś fightem zadajemy im obrażenia. A więc okej. Troszkę dziwny sposób, aczkolwiek skuteczny. No. Ugryzł mnie. Chyba się uzdrowię. Na wszelki wypadek. Dobra. Jest, jeden poszedł. A gdzie te pozostałe, to ja nie wiem. Gdzie ty biegniesz, orkowy psie? Posejało mu się coś w główce. No ale ja to wykorzystałem, więc okej. Zbieramy naturalnie wszystko. Tak, tutaj mamy elitarnego orka. Hm.
Tu jego nawet udało mi się zabić. Delikatnie się zdziwiłem, więc... Ale 500 expa do przodu. I chyba te ojakowe psy popełniły samobójstwo. Tylko słyszałem jakiś jęk. Ta, mamy tutaj górski mech. Psiankę. Tam mamy ziele uzdrawiające i Seafis też jest. Wyzbieramy te wszystkie przedmioty i zaraz będziemy kończyli odcinek. Żeby nie było, że za długi. Czy coś. Jeszcze tutaj się wbijemy, aczkolwiek przed tym zapiszemy. Dobra. Co to jest za chatka? Magiczna Juda. Bitwa o Wyant. No, to jest... dziwna chatka. I chyba tutaj nic nie ma, oprócz tych ksiąg. Więc tak trochę słabo. Czy ja mogę to przeczytać? Nie no. To jest zwykły regał z książkami. Nic specjalnego. Orkowych psów też tutaj nie widać. Patrz, żyje w ogóle tam? Powinien żyć, żyje. A więc pójdziemy sobie na górę, zobaczymy, co się stało z tymi orkowymi psami, bo jestem aż ciekaw. I ja już sobie naszykuję tutaj multi-teleport. Nie widać tu nic. Multi-teleport po prostu do przemytników i kończymy odcinek. Nie ma sensu już tutaj go przedłużać. Niepotrzebnie. Coś się zrobiłem w każdym razie i jestem zadowolony z tego. No, łyżka. I do rana. No, sen niestety nie przyniósł mi ukojenia. Wykonałem już ogólnie wszystkie zadania dla przemytników. A więc tutaj sobie po raz kolejny w tej pięknej plaży zakończymy odcinek. Dobra, dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na razie i do usłyszenia właśnie w kolejnym odcinku.